Kochani, ja chciałbym dzisiaj poruszyć taki temat, jeden z takich trudniejszych, jeśli chodzi o ruch wiary. My doskonale wiemy, czym wiara jest, a czym wiara nie jest, czyli co nie jest wiarą. Mamy przerobione fundamenty wiary. My o wierze wiemy wszystko. Słuchajcie, tak statystycznie większość z nas to spokojnie byłaby w stanie zrobić doktorat, jeśli nie profesurę, jeśli chodzi o teologię wiary. Czym ona jest, czym ona nie jest, tak? Na co dzień jednak spotykam się z ludźmi, i nie tylko ja, bo wy też się spotykacie, gdzie część osób pomimo tej wiedzy, jaką mają na temat zaawansowanej wiedzy, jaką mają na temat wiary, po pewne rzeczy nie sięga. Pewnych rzeczy nie dotyka i przychodzi taka, wiecie, reakcja frustracji. Może u nich działa, u mnie nie działa. U innych przychodzi moment wycofania, tak? Widać czasami nawet, wiecie, z daleka takiego człowieka, jak zaczyna ulegać oskarżeniom diabła, jak się zaczyna kurczyć w sobie, jak się zaczyna wycofywać w swój fotel. Teologia cały czas zostaje, ale widać, że gdzieś tam jest potępienie, są oskarżenia, on tego nie ma, jest frustracja, to nie działa. Zaczyna się tworzyć nowe doktryny. I teraz najczęstszym powodem. Ja jestem, słuchajcie, prosta bardzo konstrukcja, jeśli chodzi w ogóle o rozumienie wiary. Tak? Najczęstszym powodem tego, że coś się nie dzieje, no powiedzmy to w 95%, jest rzeczywiście brak wiary. Tak? Jest to, że człowiek ma nadzieję, że człowiek ma chcenie, że on bardzo by chciał, tak? Ale generalnie jest tu, to nie jest wiara, to jest niewiara i w ogóle brak takiego środowiska wiary i brak takiego wypracowania w sobie takiej kultury wiary. Ale ja nie chcę dzisiaj o tym mówić, bo to jest jasne. Wiecie, jak powiedziałem, ja jestem ukształtowany na tym prostych zasadach, tak? Uczniowie pytają Jezusa, dlaczego nie mogliśmy tego zrobić, a on mówi z powodu niedowiarstwa waszego. Koniec, kropka. I tu się gdzieś tam za bardzo nie rozmawia, tylko idzie dalej. Natomiast chcę zwrócić uwagę, jakby dołożyć pewien kolejny taki krok. Chcę wam coś zobrazować. Wiara działa zawsze, ale chcę wam pokazać, że po pierwsze są czasy i pory, i ja to dzisiaj rozwinę. A po drugie, nie w każdym środowisku wszystko będzie się w taki sam sposób manifestować. I my, ukształtowani jako ludzie ruchu wiary, znający zasady Boże, rozumiejący prawdy Boże, poruszający się w wierze, musimy też rozumieć pewną koniunkcję duchową, która czasami występuje. I to, co sobie... To słowo dzisiaj zresztą sobie tak zatytułowałem, że czasy i pory oraz odpowiednie środowisko. Wiecie, to na czym nam zależy. Mi na tym zależy indywidualnie, ale wiem, że zależy na tym nam wszystkim. Zależy nam na tym też jako zespołowi. To jest skuteczność, tak? Dlatego my musimy być wyczuleni na pewne prawdy, na ich rozumienie i w ogóle na głos Ducha Świętego. Wiecie, to, co powiedziałem dzisiaj w czasie uwielbienia, w trakcie modlitwy. Znajomość prawd Bożych, budowanie swojej wiary, rozwijanie się w swojej wierze nie wyłącza słuchania głosu Ducha Świętego. Bo są takie rowy. Jeden rów, jedna skrajność mówi, ja mam Ducha Świętego, ja w ogóle tam nie potrzebuję niczego, nie potrzebuję zasad Bożych, tak, ja w ogóle mam Ducha Świętego. Drugi rów to jest taki, że prawdy Boże, które tworzą pewną teologię, pewną wiedzę, zaczynają wyłączać świeżość i poruszanie się tu i teraz zgodnie ze wskazówkami, które są od Ducha Świętego. I teraz trochę przerysuję, ale chcę wam to pokazać. Statystyczny człowiek z ruchu wiary ma napisane przed oczami tak. Ja nie jestem z tych, co się cofają i giną. Amen? Amen. I o to chodzi. I to jest zasada, którą my w ogóle żyjemy. My się nie wycofujemy. Tylko jeśli ktoś eliminuje
chociażby głos Ducha Świętego, tak? Przyjmuję tylko i wyłącznie wiedzę, którą tą samą wiedzę chcę stosować zawsze i w każdych okolicznościach, to okazuje się, że bardzo często ludzie z ruchu wiary są bardziej uparci niż osioł. Zdecydowanie tak się dzieje i kompletnie są też niewrażliwi na głos Ducha Świętego. I dam wam tutaj przykład. Część z was mnie zna długo, więc znacie tą historię, ale część jest krócej, więc ja trochę do niej wrócę. Jak ja zmieniałem swoje życie zawodowe i zostawiłem kancelarię, które przez lata budowałem, to między innymi w tym okresie przejściowym miałem taką wizję, że stworzę rowery do soków marchwiowych, tak zwane karotbajki. I słuchajcie, i ja właśnie, to było coś takiego. Ja się uparłem na ten temat. Ja w pewnym momencie już nie słyszałem głosu Ducha Świętego. Ja słyszałem echo na moje modlitwy, ale ja nie jestem z tych, co się cofają i giną. I choć wszyscy patrzyli, pukali się w głowie w pewnym momencie, że tego się już nie da w ogóle zrobić, tego się nie da stworzyć, to miałem cały czas wizję wielu tych w ogóle rowerów i swoją wiarą ja to zbudowałem. Czy karot bike był zły? Nie był zły. On nie był, ale on nie był dla mnie na tamten czas. Ja go z zupełnie innych pobudek gdzieś tam lękowych, ucieczkowych ze środowiska, w którym byłem i na którym miałem wpływać, gdzieś tam zacząłem tworzyć. Ale to nie znaczy, że to jest coś złego. Tylko ja musiałem, i to wam dzisiaj udowodnię, musiałem włożyć w ogóle dużo pary, żeby to w ogóle, żeby to przeforsować. Tak? Wiemy oczywiście, jak ja wam mówię o tym, o tych prawdach Bożych i o głosie Ducha Świętego, wiemy doskonale, ja już oczywistości pewnych nie mówię, że głos Ducha Świętego, on nigdy nie będzie sprzeczny z prawdami Bożymi, tak? On zawsze będzie je w pewien sposób uzupełniał, jak również osadzał w danym czasie, tu i teraz. Która zasada jest to do zastosowania? Które prawidło? Która prawda tutaj powinna być? Jaka hierarchia tych zasad powinna być? No i teraz chcę trochę przejść do tych czasów i pór. Daniela 2, 20-21. I zaczął Daniel mówić tymi słowy. Niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem do Niego należą mądrość i moc. On zmienia czasy i pory. On utrąca królów i ustanawia królów, udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu. On zmienia czasy i pory. Co widzimy? Występuje coś takiego jak czasy i pory. Tak? Występuje coś takiego. Tyle widzimy na razie. I teraz chcę, żebyście dzisiaj zrozumieli jedną rzecz, że te czasy, czy te pory, one mają odpowiednią charakterystykę. One nie wyłączają stosowania, nie wiem, prawd Bożych, zasad Bożych, tak? Nie ma takiej pory, że łaska nie działa. Bo żyjemy w ogóle w erze łaski. To jest coś, co jest nadrzędnego. Ale teraz jest jakiś czas, jest jakaś pora, tak, która charakteryzuje się pewnymi predyspozycjami. O co na przykład w tym chodzi? Żeby to... Pewne drzwi są już otwarte. Otwarte drzwi, przez które można wejść. Bo to jest taki czas. I zaraz sobie o tym powiemy. W Kaznodziei Salomona 3.1. Pamiętamy, że Księga Kaznodziei Salomona, ona jest pisana przez Salomona tak bardziej z perspektywy ziemi, tak? Ale Salomon tutaj taką ważną rzecz pokazuje. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. On mówi dalej, jest czas rodzenia i jest czas umierania. Jest czas sadzenia i jest czas wyrywania tego, co zasadzono. Jest czas zabijania i jest czas leczenia. Jest czas burzenia i jest czas budowania. Jest czas płaczu i czas śmiechu. Jest czas narzekania i czas pląsów. Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni. Jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot. Jest czas szukania i czas gubienia. Jest czas przechowywania i czas odrzucania. Jest czas rozdzierania i czas zszywania. Jest czas milczenia i czas mówienia. Jest czas miłowania i czas nienawidzenia. Jest czas wojny i czas pokoju. To są, wiecie, wypowiedzi, myśli Salomona. I teraz abstrahując od tego, co on zestawił ze sobą, tutaj Salomon i w jaki sposób,
Nie chcę się na tym koncentrować. Ale chcę wam pokazać, że naprawdę są różne czasy i pory, które my musimy rozumieć. Zobaczcie, mamy uwielbienie, powiedzmy, nie? Jest czas klaskania na uwielbieniu i jest czas czczenia. Czy któryś z nich jest zły, a któryś z nich jest dobry? Nie. Oba są dobre we właściwym czasie. Jak jest czas klaskania, tak, to jest czas klaskania, pobudzania ciała, wchodzenia do przedsionku, z którego dopiero wchodzi się do miejsca świętego i dopiero dalej jest miejsce najświętsze. Nie da się tego powiedzieć, bo czas taki, bo czas czczenia jest lepszy niż czas tam klaskania. Bo nie dojdziesz do czasu czczenia, jak nie przejdziesz przez czas klaskania. Jak nie pobudzisz się odpowiednio, tak? Jak nie wejdziesz. Wszystko, co najpierw jest, jest cielesne. Jest czas, to co powiedziała dzisiaj Ewa. Zobaczcie, jest czas, kiedy jest modlitwa autorytetu i jest czas, kiedy jest modlitwa poddania. Czy my możemy to wartościować? Czy my możemy powiedzieć, że nie no, kurczę, to zawsze jest lepsze? No nie. Dlaczego mamy powiedzieć? To jest inny rodzaj modlitwy. On ma inne zastosowanie i jest inny czas. Jest czas postu i jest czas świętowania. Czy któryś z nich jest zły? No nie. To są inne czasy. Jest czas, kiedy wstrzymujesz się od różnych rzeczy. To nie chodzi tylko i wyłącznie o jedzenie. To nie jest dieta. Post nie jest dieta. Tak? Jest czas postu, ale jest czas świętowania. Kiedy się nie pości. I każdy ma swoją funkcję. Jest czas pracy i jest czas odpoczynku. To trzeba dobrze widzieć, bo na przykład ludzie, którzy zmagają się z chaosem, oni się gubią w tych rzeczach. Kiedy jest czas czczenia, to oni klaszczą. Kiedy jest czas klaskania, ich nie ma, powiedzmy, no abstrahując od tego. Kiedy jest czas pracy, tak, to oni odpoczywają. Jest czas, jakiś czas. My musimy te rzeczy rozpoznawać, tak? Jest czas gromadzenia, na przykład pieniędzy i jest czas inwestowania pieniędzy. Czy możemy powiedzieć o wyższości gromadzenia nad inwestowaniem albo o inwestowania nad gromadzeniem? No nie. Jest inny czas. Żeby wejść w czas inwestowania, najpierw trzeba przejść przez czas zgromadzenia. Trzeba mieć co zainwestować. Czy to powoduje, że któryś z nich jest ważniejszy? Nie, to są poszczególne odcinki. I my musimy to rozpoznawać. Jest czas wpływu publicznego, otwartego i jest czas wpływu od wewnątrz, niewidocznego. Zależy od środowiska. Ktoś może pojechać gdzieś w szczególny region i tam może być zupełnie inny czas. Tam wyjdzie głosząc Ewangelię, powiedzą, misjonarz pojechał, on stanie na ulicy, tak? Spali temat. No tak, Ewangelia, słowo zawsze wykona jakąś pracę, tak? Jedna osoba usłyszy, dwie usłyszą, coś tam się zadzieje. Ale może tam powinien być zupełnie inny czas. Może powinien przeniknąć jakąś grupę i zacząć pracę od środka. Bo jest na przykład jakiś konflikt tradycji, czy konflikt jakiś taki silny, nie wiem, religii. No nieważne. Są różne też czasy, tak? Zobaczcie, jest czas oddzielenia i czas bycia z ludźmi. Który jest ważniejszy? No musisz być oddzielony w ogóle od tego świata, w ogóle od ludzi, mieć swoją komorę, no ale później to wszystko w ogóle wypływa z ciebie i powołał ich, aby z nim byli. Tak w ogóle jesteśmy powołani do tego, żeby być razem. Jesteśmy powołani do tego, żeby do ludzi iść. I teraz co jest ważniejsze, tak? To, że mamy mieć komorę, się mamy oddzielić, czy to, że mamy iść i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu? Jest różny czas. Różny czas. Nie popadamy w schematy. Nie popadamy w żadne schematy, kochani. To jest takie, myślę, że w ogóle ważne przesłanie na ten czas. Jest czas, kiedy planujemy coś, kiedy budujemy strategię, tak? I wtedy co? Większość rzeczy, nie wiem, powstaje w Excelu, na kartce papieru, powstaje w naszej wyobraźni. Wtedy nic nie widać.
I to jest czas, który trzeba jakby przejść, wykorzystać. Ale jest też czas realizowania tej strategii, wykonawstwa. I tam już jest miejsce na tylko drobne korekty. Już się leci. W czasie planowania więcej się filozofuje, tak? Burza mózgów, a w czasie wykonania cię zasuwa. I jest jak w wojsku. Rozdanie zadań robisz. Dlaczego? Dlatego. Bo tak to zrobiliśmy, tak zdecydowaliśmy. Przykładasz ręce do pługa i bierzesz swój kawałek ogródka. Jest czas przygotowania i jest czas służby. No który jest ważniejszy? Ja nie wiem. Ja was pytam, może wy wiecie. Ja nie wiem, ja nie potrafię tego zważyć. Wiem, że Jezus, zanim rozpoczął służbę, to się przygotowywał. Przygotowywał się. A jest taka tendencja, wiecie, świat pędzi, wszędzie wyścig szczurów, nie? Lecę, lecę. Głoś Ewangelię zawsze, tak? Ale spokojnie, nic nam nie ucieknie. Zobaczcie, w Ewangelii Mateusza 24, 32-33 Jezus mówi tak. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy ujrzycie to wszystko, co mi tam zapowiadał. Wiedzcie, że blisko jest, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Co Jezus ich uczył robić? Właściwie rozpoznawać znamiona nadchodzących czasów i pór. Przecież Jezus nie uczył ich biologii. Nie? Uczył ich, żeby patrzyli i widzieli. Żeby uszy mieli otwarte. Żeby rozumieli, co jest za czas. Gdyby to było nieważne, to po co on by o tym mówił? Po co? To było ważne. Mówi, skoncentrujcie się na mnie i patrzcie. Więc występuje coś takiego i czasy jak pory. I teraz szczególną rolą w rozpoznawaniu tego, szczególna rola jest perspektywy proroczej. I tego też nie można, wiecie, ignorować. W Amosa 3,7 czytamy, zaiste nie czyni wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom prorokom. Nie ma niespodzianek. Nie ma niespodzianek. Bóg chce, żebyśmy widzieli rzeczy. Bóg chce, żebyśmy widzieli, jakie są czasy i pory. Żebyśmy byli zawsze z przodu. Żebyśmy ustanawiali, żebyśmy tworzyli odpowiednie środowisko, żebyśmy rozbrajali jakiekolwiek już w zarodku, jakiekolwiek plany diabelskie. Nie czyni wszechmogący Pan nic, jeśli nie objawił swojego planu swoim sługom prorokom. No bo po co by to było? Musimy więc odpowiednio czytać, kochani, koniunkcję duchową. Nie możemy być ignorantami na to, co się dzieje. A, ja tam lecę, tak. Lecę. Leć. I teraz, jak rozpoznamy to, to musimy wykorzystywać czas. Bo czas ma być naszym sługą. Zobaczcie, w Efezjan 5, 15, 16 Paweł pisze tak. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Do kogo on to mówi? On to mówi do Kościoła. On to mówi do ludzi narodzonych z Bożego Ducha. On to mówi do ludzi wierzących. Czyli mogą działać jako mądrzy i mogą działać jako niemądrzy. Mogą wykorzystywać czas i mogą nie wykorzystywać czasu. Wiecie, to jest trochę tak. Zobaczcie. Ja nie jestem żeglarzem, ale moja żona by chciała, żebym był. Nie mam tej zajawki. Ale rozumiem, że jak wiatr wieje w odpowiednią stronę, to, że można sobie ustawić dobrze żagiel, tak? I płyniesz leciutko, z wiatrem. No, ale jak ten żagiel postawisz źle, to też płyniesz, nie? Ale trochę cię porzuca, ktoś za burtę wypadnie, coś tam się wydarzy, płyniesz wolniej.
te czasy i pory, i te ich charakterystyka, i te predyspozycje powodują, że jest jakiś ruch. Czy tak jak mówiła Ewa dzisiaj, jedzie jakiś pociąg. I teraz możesz dreptać sobie, dreptać i się trochę udrepczesz, dojdziesz. Z odciskami, z odparzeniami, ale wszystko mogę tym, który jest w Chrystusie. Amen na moje odciski. Ale możesz wskoczyć w ten pociąg. I możesz nim przejechać. Bo jest taki czas. Teraz przychodzi informacja, to jest czas, tak? Jedzie taki pociąg. I Paweł mówi, bądźcie mądrzy, a nie niemądrzy. I wykorzystujcie czas. Bo wszyscy tutaj na ziemi jesteśmy w pewnym sensie ograniczeni tym czasem. Nie wiemy na ile, jak to dała dzisiaj świadectwo Nina, tak? Że możemy być wiecznie młodzi, bardzo dobrze. Ale czas mamy wykorzystywać. Paweł mówi też do Kolosan 4:5. Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. To samo. I teraz zobaczcie. Z jednej strony tu chodzi o ewangelizację, że mamy wykorzystywać czas. To nie jest też tak, że to trzeba mądrości, wiecie. My głosimy Ewangelię, człowiek jest przesiąknięty głoszeniem Ewangelii. Ale to nie zawsze oznacza, że wszędzie wchodzisz, tak? Nie zawsze i tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Czasami musisz powiedzieć dwa zdania, żeby się uwiarygodnić w ogóle, coś pokazać. Musisz mieć tą mądrość tego Ducha Świętego w ogóle, że tam te godzinę się nie odzywasz, a za chwilę na obiedzie będziesz miał przestrzeń do tego, nie? Bo ktoś nie wie, o co chodzi, bo on nigdy w ogóle się religią nie interesował, on nie rozumie, o co chodzi. No, a my chcemy być skuteczni, nie? Przerobiliśmy to, że to już nie jest lęk, to nie jest wstyd, że ktoś się wstydzi, że nie chce, nie? Tylko teraz, tak? Idźcie, głoście, prawda. Idźcie, głoście wszelkiemu stworzeniu. I teraz ten głos Ducha Świętego w danej sytuacji, on ci powie jak i kiedy, tylko bądź otwarty. Bądź w ogóle na ten świeży powiew, który ci to powie. Czyli z jednej strony ewangelizacja, ale z drugiej strony, zobaczcie, to jest wszelka kooperacja ze światem. Z tymi, którzy do nas nie należą. Postępujcie mądrze, wykorzystując czas. W biznesie, w pracy. Nie lecimy schematem, przyzwyczajeniem. Patrzymy, jaki jest czas, do czego. I co w tym czasie robimy. Powiem wam świadectwo, bo część z was mówiłem, część nie, my się z Julitą przeprowadziliśmy w marcu. Ale decyzja o tym, że chcemy się przeprowadzić, bo dom, w którym mieszkaliśmy, to był jakby symbolem naszego starego życia, takim, kiedyś takim bałwanem. Podjęliśmy w sumie ze 3 lata temu już taką ostateczną, taką decyzję, że się wyprowadzamy. Tylko ja mam taką konstrukcję, jestem człowiekiem takim praktycznym. Ja mówię, no dobrze, wyprowadzamy się i co dalej? Tak? Mówię, bo chcemy wyjeżdżać, więc ja wiem, że ja potrzebuję nie wozić dzieci, bo tam, gdzie mieszkaliśmy, musieliśmy ich wozić. Stwierdziliśmy, że dom ma być mniejszy, ileś tam tych rzeczy. I teraz, wiecie, modlę się. Ja jestem tak jak uczymy, tak? Modlisz się o pracę, odpalasz internet, albo nie wiem, zakładasz buty i idziesz, jakby szukasz pracy. To tak samo, no to modlę się, odpalam internet, wiem gdzie, na jakiej linii, bo jeszcze nie wiedzieliśmy do końca, gdzie nasza córka pójdzie do liceum. No ale szukam. No i kurczę, jak z karotbajkiem. Echo. A tam tylko echo grało, nie? Ja mogę wszystko wygenerować. Wszystko. Wiemy, że tak, nie chcemy się budować, nie? Domy w ogóle, albo w ogóle takie, że trzeba, nie wiem, remont robić, albo za duże domy w ogóle, albo, albo działki, gdzie trzeba całość przejść, szukamy mieszkania, jakieś ceny jakieś w ogóle kosmiczne, z drugiej strony nie wiemy, gdzie chcemy. I tak, ja już widziałem, że część ludzi, która wiedziała, że my chcemy się przeprowadzić, to myśleli, że ja tak się trochę pieszczę z tym tematem, że to jest takie gadanie, że to jest a tak, ty mówisz, że chciałbyś się przeprowadzić, ale tak naprawdę widziałem tak, to jest trochę taki bałwan w twoim, znaczy nikt tego wprost nie powiedział, ale te pytania tak sugerowały, taki trochę taki bałwanek w twoim życiu, dobrze ci tam jest, nie? Ja już nikomu tego nie tłumaczyłem. No i tak sobie funkcjonowaliśmy i mówię, no nie, bo to w ogóle nie o to chodzi, nie o to chodzi. W sercu rozstaliśmy się dawno. Potrzebowaliśmy tej decyzji, potrzebowaliśmy tej zmiany bardzo, bo chcieliśmy jakby udrożnić nasz czas, żeby właśnie wykorzystywać czas. No i okazało się, że nasza córka wybrała szkołę w Milanówku. Podjeżdżamy pod szkołę, zawożę ją któregoś dnia ja. Parkuję pod szkołą, obracam się, patrzę. Tu będziemy mieszkać. Pokazuję na dom naprzeciwko szkoły, centralnie. Furtka, 8 metrów. To nieduża szkoła.
Nasza córka mówi, absolutnie, naprzeciwko szkoły, nie. Tak. I tak może, bo w większości odwoziła ją Julita, ale na następnego dnia też ja ją odwoziłem i też znowu podjechałem, mówię, tu będziemy mieszkać. Ona tak już powiedziałam koleżankom, nie? Zmiana w ciągu jednego dnia. No ale słuchajcie, no jakby idziemy dalej. Pasuje nam to, wiemy już, gdzie chodzi do szkoły. Lokalizacja, wielkość w ogóle, dom po totalnym remoncie, bo to dom w ogóle z lat 50., dwa lata temu wyremontowany. Możemy po prostu wejść i mieszkać, tak? Pod każdym względem nam pasuje. No i znaczy jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, jaki jest stan jego w środku, ale z Julianem wydrukowaliśmy kartki, że nie jesteśmy agencją, jesteśmy zainteresowani kupnem domu tutaj w okolicy. Rozłożyliśmy tak, nie wiem, 15-20 domów. Zgadnijcie, z którego zadzwonili. Tylko z tego. Tylko z tego zadzwonił człowiek. I no i się rzeczy potoczyły bardzo dobrze. Już nie będę się na tym zatrzymywał, bo to całe świadectwo też ponadnaturalne. Ale już tam mieszkamy. Tak mieszkamy tam od marca. Ale zobaczcie. Stawiał wiatr. Nie wiedzieliśmy. Teraz okazuje się, że każdą decyzję, którą byśmy chcieli wygenerować wcześniej, znowu byłoby tak, że trzeba by było dowozić albo coś robić. Mniej lub więcej. Gdzieś by było. Coś byśmy przesunęli. Coś byśmy poprawili, tak? Coś było nie tak. No i okej, rozstaliśmy się w sercu, ale drzwi otwarte zostały w marcu tutaj, do tej decyzji, tak? I wskoczyliśmy w ten temat. Chodzi mi o to, żebyśmy w ogóle nie byli ignorantami na rzeczywistość duchową, która jest. Czy to, ja wam to potwierdzam. Jeszcze raz, że to nie jest tak. My cały czas żyjemy w czasie łaski, cały czas jakby wierzymy. To się wszystko dzieje. Ale jedzie pociąg, wieje wiatr. Można naprawdę rozpoznać to i fajnie wskoczyć. Zobaczcie na Jezusa. Ewangelia Jana, 2:3-4. A gdy zabrakło wina... Rzekła matka Jezusa do niego, wina nie mają. I rzekł do niej Jezus, czego chcesz ode mnie, niewiasto? Fajny mieli język swoją drogą. Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Dlaczego on tak powiedział? Jezus, Bóg w ciele. Dlaczego on tak powiedział? W ogóle, dlaczego Jezus nie poszedł na krzyż od razu? Jan Chrzciciel generalnie ochrzcił go, mówi, dobra, ziomale, idziemy na Jerozolimę, na Golgotę. Idziemy, chodźcie. To nie był ten czas. Zobaczcie. Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Czy to była niewiara? Absolutnie nie. Bo zobaczcie, Jezus jest ten, który nigdy nie zgrzeszył. On się nie pomylił. Czyli było w nim rozpoznanie rzeczy. Rozpoznanie. On był świadomy, co w danym czasie ma robić, a co w ogóle jego nie dotyczy, tak? Odcinkowo, tak jak mówimy zawsze, odcinkowo idziemy. Odcinkowo. Kolejny odcinek, na tym się koncentrujemy. I teraz chcę wam pokazać też Jezusa w kontekście w ogóle odpowiedniego środowiska. Zobaczcie, Ewangelia Mateusza 16:1-4. I przystąpili do niego faryzeusze i sadyceusze, wiecie, no zbiorowisko religijne, Jezus, coś tam, coś się dzieje, tak? I są jakieś manifestacje mocy. Oczywiście mamy zaraz mądrych teologów, którzy wszystko wiedzą. Nie? Kusząc i prosili, żeby pokazał im znak z nieba. A on odpowiadając rzekł im, gdy nastanie wieczór, mówicie, będzie pogoda, bo się niebo czerwieni. A rano, dziś będzie niepogoda, bo się niebo czerwieni, jest zachmurzone. I mówi, oblicze nieba umiecie rozpoznawać, czyli generalnie obserwujecie pewne zjawiska, a znamion czasów nie potraficie? Byli zamknięci w ogóle na niego, byli zamknięci w ogóle na przekaz prawdy. Oni mieli wiedzę. Będzie padało, nie będzie padało, tutaj tak nauczyli się. Ale nie mieli świeżości, w ogóle otwartości na to, że przyjdzie Mesjasz. Mieli swoje intelektualne rozumienie. Ale co on robi? Ród zły i cudzołożny domaga się znaku, ale znak nie będzie mu dany. Chyba tylko znak Jonasza. I opuściwszy ich, odszedł. Opuściwszy ich, odszedł. Opuścił ich. Wyszedł z nieodpowiedniego środowiska. Nie intelektualizował tam z nimi.
nie prawił nie wiadomo jak. Był świadomy, kim jest. Był świadomy, z czym przyszedł. Robił dzieła, które potwierdzały jego słowa. Się z nikim nie kłócił. Zobaczył, że jest środowisko, w którym nie manifestuje się życie. Sorry. Wasza strata, chłopaki. Wasza strata. Nie przyszedłem po to, żeby przekonywać tych, którzy wszystko wiedzą. Ewangelia Mateusza 13:53-58. A gdy Jezus skończył te podobieństwa, odszedł stamtąd, a przyszedłszy w swoje ojczyste strony, nauczał w synagodze ich, tak iż bardzo się zdumiewali i mówili, skąd ma tę mądrość i te cudowne moce? Wiecie, kurczę, ludzie często doświadczają tego, widzą, że płynie w ogóle mądrość. Dzieją się rzeczy, moc Boża się manifestuje. Czyż nie jest to syn cieśli, ale teraz ten intelektualny wjeżdża wątek. Czy matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef, Szymon i Juda? A siostry jego, czyż nie są wszystkie u nas? Skąd ma tedy to wszystko? I gorszyli się z niego. A Jezus rzekł, nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie i w swoim domu. I nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niewiary. Powiedzcie mi proszę, czy Jezus w Nazarecie zapomniał, kim jest? Pogubił się? Rozjechała mu się tożsamość? A może inaczej? Może miał tremę, bo wrócił na swoje środowisko. Albo się wstydził. Wstydził się go, bo widzieli, jak z Gilem latał, tak? Jak był mały. Nie. Tu nie chodziło o Jezusa. Tak? Tu nie chodziło w ogóle o Jezusa. Tylko w to, że w nieodpowiednim środowisku nie mogła się zamanifestować pełnia Bożej mocy. Ja miał tego świadomość. W całym środowisku i kulturze niewiary. Niewiara tych ludzi była blokerem przyjęcia przez nich Bożej mocy. Ale Jezus był wierzący. Jezus nie przestał być Jezusem. W Ewangelii Jana mamy też to dalej opisane 4:43-44, a po dwóch dniach odszedł stamtąd do Galilei, albowiem sam Jezus oświadczył, że prorok nie ma uznania we własnej ojczyźnie. Ludzie spędzają całe swoje życie na ewangelizowanie na przykład swojej rodziny według ciała. Ale wiesz, jak ostatnio mówiłem mojej mamie, to już prawie tak, wiesz, no prawie siadło, no. 4 lata później. Ostatnio miałem taką ciekawą rozmowę. I non-stop, i non-stop, i co tydzień, i co tydzień, i co tydzień, i co tydzień. Lękowe podejście. Lękowe podejście. A może lepiej posłać robotników i iść dalej i robić swoje. Ludziom się wydaje, że Bóg ich powołał do tego, żeby głosili i tak wiele osób mi tłumaczy. Ja przede wszystkim muszę głosić Ewangelię swojej rodzinie według ciała. Ja mówię, a skąd to wziąłeś? Gdzie Jezus powiedział, że masz głosić Ewangelię swojej rodzinie według ciała i na tym się skoncentrować. Ja słyszę, że mamy głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu i czytam, że nikogo nie znamy według ciała. Nikogo. Co zrobiłby Jezus? Poszedłby. Nie chcesz? Mario? Ewangelii? Sorry. Idę do tych, co chcą. Nie zakopuję się w środowisku, tak? Ale trzeba się rozprawić do tego z lękiem, z lewymi też związkami dusz. W ogóle, dlaczego ja, słuchajcie, dzisiaj o tym mówię, tak? Bo masa chrześcijan próbuje działać na siłę albo w nieodpowiednim środowisku, albo w nieodpowiednim czasie. To jest tak, jak właśnie, jak, nie wiem, użyję tego przykładu z tym uwielbieniem, nie? Że jest czas czczenia, weszliśmy w miejsce najświętsze. Ludzie przyjmują w ogóle głębokie informacje o sobie, spotykają się, w ogóle mega rośnie ich poczucie bezpieczeństwa. A ktoś w tym momencie się w ogóle, wiecie, ocknął albo wjechał dopiero na uwielbienie i zaczyna w ogóle klaskać. On dopiero zaczyna i mówi, co wy tak cicho, chłopaki? Co wy tak cicho? Teraz jazda jest, nie? A ty w ogóle o co chodzi, nie?
Najpierw wziąć karabin, w ogóle odstrzelić, no bo to w tym momencie w ogóle zaburza wszystko. Chodzi o to, żebyśmy rozpoznawali te czasy i pory i też mieli świadomość środowiska. Zobaczcie. Przykład, to nie prorokuję teraz, ale przykład, który mi się nasuwa. Jak jest czas inwestowania w kryptowaluty, to się nie uruchamia w tym czasie papierowego pieniądza. To nie ten czas. Dlaczego? No dlatego, że na krypto zarobisz wtedy, a na tym może zarobisz, ale mniej, ale może krótkoterminowo też stracisz, bo to nie ten czas. I jest informacja, która jest przekazywana przez Boga prorokom, tak? Amosa jeszcze raz, 3:7. Jest pociąg, w którym się wskakuje w to. Ale odwrotnie może być też tak, nie? Może być informacja, że teraz nie. W kryptowaluty. Rzucam hasło, mówię, nie prorokuję teraz. Daję tylko przykład, żeby nikt się nie sugerował akurat tym. Jeśli nie jest to czas, to albo inni zarobili, kiedy? Pół roku temu. Sorry, inny czas. To tak nie działa. Jak jest czas zmian i wychodzenia ze starego, to są tacy ludzie, kurczę, często rozmawiam z takimi osobami, jest czas zmian. Zmieniamy teraz. Zostawiamy stare, okej. Okay. I co robi człowiek? Reperuje stare. Narzędzia kupił, on ma teraz taki czas, on reperuje, ale to nie jest czas reperowania starego. To jest czas zostawiania starego i wchodzenia w nowe. Nie jesteś niczym związany. To wiecie, to czasami to lęki człowieka. No tak, ja to zrobię, tak udowodnię tutaj, tak, z Bogiem mogę wszystko, Bóg Wszechmogący, aleluja, polecę. Nie, to nie jest ten czas. Rozpadnie ci się wszystko, co robisz to. Idź w nowe, nie bój się, zostaw to. Dlaczego jesteś tak z tym związany? Przecież nie jesteśmy stąd. Nadzy tu przyszliśmy. Czemu tak uważasz, że musisz to naprawić teraz? Mówię, jeśli jest powiedziane, że jest czas na zmiany. Zmiana to zmiana. Idę w tą stronę, jest zmiana, obracam się, idę w drugą stronę, tak? Tak jak z nawróceniem. Dalej, jak działasz w martwym środowisku, to może zamiast dalej na siłę je wskrzeszać, bo masę ludzi to robi, wbrew woli tego środowiska. Ktoś jest w jakimś środowisku i on tam w ogóle będzie wskrzeszał tą martwotę, która tam jest. A oni tego nie chcą. Ale on dalej to robi. Jest frustrowany. Ale Jezus tak nie robił. Może lepiej zmienić środowisko. Jeśli prowadzisz biznes, który sukcesywnie pchacie w dół, to może lepiej się od niego uwolnić. A ludzie mówią, jak? W wierze. Jak wszystko inne. W wierze. Jeśli głosisz przez dłuższy czas do ludzi, którzy nie uznają cię za głos Boga, a ty głosisz im. Mówisz, że masz taką służbę, ale oni cię nie uznają za głos Boga, nie słuchają cię, nie chcą cię słuchać. To może lepiej zmienić środowisko. Jezus tak robił. Zobaczcie, Jezus mówił, musimy zrozumieć taką jedną rzecz, którą Jezus mówił. Mówił, żebyśmy cały czas byli w ruchu. Żebyśmy cały czas byli aktywni. On mówił, idźcie, 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 idźcie. No, czy mam to naprawię, to zrobię. No. Idź, idź, idź. Wierz mi i idź. On mówił, żebyśmy się nie przywiązywali do niczego, co jest ulotne. To my jesteśmy czasami blokerami tego. Bo nam się wydaje, że żeby pójść tam, to ja muszę zrobić to i to. A kto ci tak powiedział? Kto ci tak powiedział, że musisz to zrobić? Zobacz, dzisiaj dane środowisko może być okej, ale jutro nie. Bo się czas zmienił. Pora się zmieniła. Ale ludzie mówią, ale ja tutaj, wiesz, tak byłem, tu były takie manifestacje takie w tej pracy, czy tutaj to robiłem, albo do tych ludzi, tak i to kiedy? No ostatnio w 98, nie? No właśnie. Ewangelia Mateusza,
11:1. A gdy Jezus skończył wydawanie poleceń 12 uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i kazać w miastach. I w ogóle Jezus, zwróćcie uwagę, on nawet jak nauczał, to była mission completed. On zrobił, powiedział i poszedł. Idziecie? Nie? Ja idę. Idziecie dalej? Nie robił 6 rund wyjaśniających im przypowieści. Wyjątkiem jest, kiedy im wykładał przypowieści. Częściej tego nie robił, niż robił, tak? Był w ciągłym ruchu. I chciałbym, żebyśmy to widzieli proroczo, to, że Jezus był w ciągłym ruchu, żebyśmy nie osiedli na swoich takich, wiecie, małych życiowych wioseczkach. Żebyśmy sobie na nich nie osiedli. No widzisz. W namiotach czy wioseczkach, tak? Bo możemy sobie osiąść sami na takiej małej życiowej wioseczce, trwać w bezruchu i przekonywać sami siebie, jak to jesteśmy aktywni. No tak, no, człowiek ma taką konstrukcję, no instynkt samozachowawczy, no jeśli generalnie tam go nie atakuje jakaś depresja, to on będzie wypierał i będzie mówił, tak, nie, no ja to jestem aktywny, wiesz, jeszcze będzie poczekał, pocieszenie, Asia, ale wiesz, nie, ale u mnie to wiesz, no to jest tak, nie, jest dobrze, widzisz, nie, jest dobrze, idę do przodu, wszystko okej, nie. Tak, ona mi pokiwa się, lepiej poczuje. Fajna niedziela. Co może być tą życiową małą wioseczką? No moja praca. Zobaczcie, dzisiaj wyszliście do modlitwy, zostawiacie wszystko. Czy każdy z nas ma tą świadomość, że jest w stanie zostawić wszystko? Bo ja rozmawiam z ludźmi, oni mówią, ale wiesz, ja nie mogę tego zrobić, dlaczego? Bo mam taką pracę. Mówię, okej, ale to, mówię, tworzysz jakiś plan, jakąś strategię, jakąś zmianę, tak, żeby to wszystko służyło tobie, bo to ty masz wykorzystywać czas? No tak, robię, nie? Spotykamy się za 1,5 roku, jest to samo miejsce, okej. Pytam, ale masz już jakiś plan, tak, gdzieś tam jakby idziesz? No bo ta praca cię blokuje ciągle. Czemu jej nie zmienisz? Jak to zmienić pracę? Ale jak tak? Pracę? Mogę pojechać do Katowic pogłosić Ewangelię, mogę pojechać do Torunia, wskoczę. Ale pracę zmienić? Nie, to wiesz, to tak to... Nie. Moja firma to samo. No ale moja firma. No... Przeobrażasz ją tak, aby ci służyła w ogóle, była błogosławieństwem dla ciebie i dla innych ludzi. Możesz być w jakimś procesie, to nie jest, wiecie, ale czy to widzisz, że to cię blokuje? Bo każdy z nas sam decyduje finalnie, wiecie, bo jest kupa ludzi, którzy tak naprawdę, oni nie chcą tak żyć, oni myślą, że jak się jest w odpowiednim środowisku, to trzeba tak powiedzieć, że tak, ja poświęcę wszystko, a tak naprawdę oni w ogóle, nie, ja tam chcę, tak mi to w niedzielę tam trochę, jak mi tam namaszczenia spadnie, to mi jest okej, tak, ale tak mi się generalnie dobrze żyje. To tak żyj, ale jak chcesz żyć inaczej, to fajnie, żeby ta firma nie była tą małą wioseczką życiową, która zatrzymuje cię totalnym bezruchu. Inny przykład. Ale wiesz, no ja tutaj tego to nie zrobię. Zaczyna się jakiś czas. Jest czas, kiedy na przykład podnosimy to, że jesteśmy zespołem. Podnosimy to, że jesteśmy kościołem, zespołem zaangażowania, że jest coraz większa świadomość, że jak chcemy coś zrobić, to musi być hierarchiczne w ogóle dystrybucja zadań i wzięcie odpowiedzialności. I teraz ktoś mówi, ty, ale ja mam służbę filmików na YouTubie. No i co? To zamknij. Zamknij tą służbę. Drastyczne. Prawdziwe. Prawdziwe. Moja mała życiowa wioseczka sobie tam raz nam tak gospodarkę planową sobie biłem, że tam tu 3 tygodnie rzucę sobie filmik na Facebooku. Co może być tą wioseczką? O, przyjechał usługujący i może mieć dobre słowo, prorok to może być. Wychodzi młody ewangelista, będziesz głosić na stadionach. Yeah. Kto by nie chciał tak usłyszeć, nie? I teraz, to ja teraz poczekam, aż następnym razem przyjedzie, nie wiem, Boszbora, czy jak on tam się...
nazywa ten, co tam do katolików przyjeżdża. I oni mnie na pewno zaproszą. Bo miałem takie słowo wypowiedziane. Teraz, ale ja trwam w wierze. Nie trwasz w wierze. Nie jesteś wierny w małym, nie masz pojęcia o wierze. Nie w ten sposób wchodzi się na stadiony. Nie w ten sposób. Życiowa wioseczka. No ale wiesz, no, takie słowo zostało wypowiedziane. No dobrze, no to chcesz, to masz. Nie? I kolejna, taka ostatnia, taki przykład tej małej życiowej wioseczki to moja grupa nieuczniów. Nie mogę zrobić tego, bo nauczam. Tam prowadzę, nie wiem, grupę domową, cokolwiek, nieważne. Tak? Biorą ludzie? Nie. Masz owoce tego? Nie. Ale to moja grupa. Czy są uczniami? Nie? To nie rzucaj pereł przed wieprze. I zajmij się inną robotą w królestwie. Ja nie wiem teraz, może jest kwestia zmiany środowiska. Okej, bo ja tu, wiecie, nie wrzucam wszystkiego teraz do jednego worka, ale pokazuję, że my się przyzwyczajamy. Ale ja mam grupę. Ja wziąłem odpowiedzialność. Jest czas, że możemy to zbadać. I czy wziąłeś odpowiedzialność? Czy wydaje to owoc? Bo wydaje mi się, że jakby trochę cię inaczej ukierunkować w królestwie, to wszyscy razem moglibyśmy mieć trochę większy owoc. A ludzie bronią tego. Dlaczego? No bo przyszedł taki czas, że wszyscy grupy otwierali. To ja nie otworzę? To będę gorsza. Albo gorszy będę. Nie no, ten ma, ja nie mam. Kurczę, no jak ja później powiem, co ze mnie za lider, nie? Ja mam grupy. Celowo tak mówię, żeby obśmiać trochę diabła, bo wiem, z czym diabeł przychodzi do ludzi i co pokazuje. I bronimy tego, czego nie mamy bronić. Bo nam się wydaje, że nie zaistnieje, panie, jak zrezygnuję z tych filmików na YouTubie. Ja nie zaistnieję, w ogóle wszyscy zaistnieją, a ja jak w podstawówce mnie olewali nauczyciele, tak tu też mnie oleją. Moje życie będzie niezauważone, jestem nikomu niepotrzebny, do niczego się nie daję. Tak, tylko by chcieli, żebym kible w tym kościele mył. Tak, do tego się tylko nadaje, Boże mój. Życie. Życie. Jezus non-stop był w ruchu i non-stop zmieniał środowisko, kiedy było nieodpowiednie. Kolejny przykład. Ewangelia Jana 5:42-61. Mówił wprost. Ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Bożej. Rozpoznał. Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, ale wy mnie nie przyjmujecie. Jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem. Nie myślcie, że ja was będę oskarżał przed Ojcem. Oskarża was Mojżesz, w którym wy złożyliście nadzieję. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on napisał. A jeśli jego pismom nie wierzycie, jakże uwierzycie moim słowom? Potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, to jest Tyberiackiego. Czyli oni nawet nie rozumieli w swoich zasłonach, co on do nich powiedział. Nie zrozumieli tego. Mieli już takie w ogóle, wiecie, zasłony na umyśle. Mieli patent na Boga, mieli wyłączność na Boga, oni wszystko wiedzieli, tak? Ale co zrobił? No powiedział i poszedł. No po co on tam zostanie? Po co on zostanie z nimi? Szkoda czasu. Nie to środowisko, wiecie, nie kłócił się, nie przekonywał, tak? Nie zachęcał ich, ale wiesz, jak pójdziesz za mną, to kurczę, zobaczysz, z wymiany krzyżowej będziesz miał takie fajne życie. O, zobaczysz. Tylko poczekaj, jak umrę i zmartwychwstanę, zobaczysz, tak? Pokażę ci, jak będziesz miał fajnie. Nie. Mówi, nie szukacie w ogóle Boga. I chcę wam pokazać jeszcze jedną rzecz tutaj, która jest związana też z tym, co mówił Jezus a propos tego środowiska. W Ewangelii Mateusza 10:16 i 10:23. Mam dwa przeczytam takie fragmenty. Pierwszy jest, oto ja posyłam was jak owce między wilki, bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. Na marginesie tylko wtrącę. Widzę masę ludzi, którzy się... padają na tym słowie, w praktyce. To się tak mówi, że my to wiemy, ale jak przychodzi praktyka, nie rozumieją, że chodzi o intencje. Że właśnie chodzi o intencje i tylko o intencje. Że niewinny jak gołębica, a robić możesz wszystko. Już przychodzi jakaś forma tam, wiecie, religijności,
zhumanizowania, intelektualizmu się dodaje, że co zrobił wąż? No zobaczcie, no Jezus używa tutaj namacalnego dla nich przykładu. Jak im powiedzieć tak, żeby im powiedzieć, wszystko możesz? Pytanie, o co ci chodzi? No jak on mógł do nich powiedzieć? No od węża poniekąd się zaczęło, tak? Od węża i od Ewy. No to jak powie im o wężu, no to zaczają. Chyba. No chyba, że nie. No więc powiedział, tak? Oto ja posyłam was między wilki, bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak głębice. I teraz jest takie, chwilę dalej, jest takie zdanie, którego ludzie z ruchu wiary, ja jestem z ruchu wiary. Jestem pierwszy, który jest w ogóle człowiek wiary, ale chcę wam to pokazać. A gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Naprawdę tak powiedział? Uciekajcie? No powiedział. A powiedział, zaprawdę powiadam, zanim zdąży obejść miasta Izraela, sam człowiek przyjdzie. Chrześcijanie z ruchu wiary czasami nie rozumieją, że czasem mają uciekać. Bo to jest tak, że chociaż Jezus mówił, królestwo moje nie jest z tego świata, to ludzie podświadomie oczekują tego samego, co Izrael. Że przyjdzie Mesjasz, weźmie pałę, wytłucze wszystkich, posadzi ich na tronie i będą siedzieć i królować w taki sposób. To są te same duchy, co do Żydów przychodziły. Te same duchy. Jak to uciekać? Ja? A zaraz wam pokażę, jak Jezus zwiewał, stosując to słowo. On pokazał to słowo. Oto bądźcie roztropni jak węże i niewinni jak gołąbice. Manifestował swoją służbą to słowo. Mamy być sprytni jak wąż. A wąż czasami musi się prześlizgnąć, musi czmychnąć. Nie wszędzie wchodzi w ogóle, z buta wjeżdżam, nie? Czasem musi tam otworek znaleźć, czasem musi kogoś podejść, ma czyste, święte intencje. Czasem musi coś nagadać. Co robił wąż Ewie? Co? Nagadał jej? Naściemniał jej, nie? Tylko miał fałszywe intencje lewe. I to nie ma, wiecie, nic wspólnego, to co teraz mówię, z brakiem męstwa, czy no bo Jezus nie zgrzeszył. Duch synostwa właśnie przez Niego się manifestował. Więc to nie był brak, jakiś lęk, czy to jest mądrość i strategia. Tak? Posłuszeństwo słowo. I teraz dam wam parę przykładów. Ewangelia Mateusza 12, 14, 15. A faryzeusze wyszedłszy naradzali się co do Niego, jakby Go zgładzić. Chcą Go zabić. Chcą Go dorwać, chcą Mu coś zrobić, no. Gdzie mam ten fakt? A gdy Jezus się o tym dowiedział, odszedł stamtąd i szło za Nim wielu i uzdrowił ich wszystkich. To jest fajne. Że zobaczcie, że on nie poszedł w konflikt, jeśli to nie był jeszcze ten czas. Nie poszedł, tak? Tylko dalej robił swoje. On to wiedział, on rozpoznawał, ale on wiedział, co ma zrobić, wiedział, jaki jest czas. I dalej robił swoje. Okej, to mnie chcą zabić. Tak? Idę, pyk. I przy okazji głoszę Ewangelię, uzdrawiam chorych, uwalniam zniewolonych, tak? Uwalniam jeńców. Lecę sobie dalej. Ewangelia Mateusza 11, 53-54. Od tego też dnia naradzali się, aby Go zabić. Jezus więc już nie chodził jawnie między Żydami. Ukrywał się. Naprawdę. No ukrywał się. Ale odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim i tam przebywał wraz z uczniami. Rozumiecie, że królestwo Jego nie jest z tego świata, że czasami myślimy schematycznie, że czasami myślimy po ludzku, że te duchy religijne, które przychodziły do Żydów, celem jest głoszenie Ewangelii, a nie udowadnianie komuś swojej racji. Moc Boża się będzie manifestowała w różny sposób poprzez to, że będziemy robić swoje. Ale czasami jest sytuacja taka i ty już jesteś z tym pogodzony, już to wiesz, już się nie boisz, tylko mądrość się manifestuje. Okej, jak tam pójdę, to coś się nie wydarzy, więc idę tam. Zobaczcie kolejny przykład. Ewangelia Jana 10, 38-40. Jeśli zaś wykonuję, to choćbyście mi nie wierzyli, wierzcie uczynkom, abyście poznali i wiedzieli, że we mnie jest Ojciec, a ja w Ojcu. Wtedy znowu starali się Go pojmać. Lecz On uszedł ich ręki. W ogóle, jak czytam te rzeczy, to tak jak trochę, jak w takich książkach jakichś takich, kiedyś starych. Oni się starają Go zabić, On im ucieka. To jakiś tacy nieudacznicy. Bo to jest tak opisane, że to się tak wydaje. On był mądry w tym. Oni byli bardzo zdeterminowani, żeby Go złapać.
Ale on był mądry. Lecz on uszedł ich ręki i znowu odszedł za Jordan, na miejsce, gdzie dawniej Jan chrzcił. I tam pozostał. Tak? Był przebiegły jak wąż. Był przebiegły jak wąż. Cały czas robił swoje. I chcę wam jeszcze pokazać apostoła Pawła, bo on jakby funkcjonował podobnie. W Dziejach Apostolskich 2:12-13 czytamy, gdy przybyłem do Troady dla zwiastowania Ewangelii Chrystusowej, aż drzwi zostałem otwarte w Panu. I teraz wszystko jest okej. Okay. Zaplanował sobie jakąś tam trasę, coś tam leci, wchodzi, może robić. Nie zaznałem spokoju ducha, bo nie zastałem tam Tytusa, mego brata. To też pożegnawszy się, odszedłem do Macedonii, tak? Słuchanie głosu Ducha Świętego. Wewnętrzny człowiek. Wewnętrzny człowiek. Tego, to, co mówiłem wam dzisiaj w czasie uwielbienia. Tego my nie możemy tego zgubić. Nie możemy tego zgubić. Żeby Bóg mógł działać przez nas tu i teraz, dzisiaj, to my musimy być jakby otwarci na to. A nasze umysły mają taką tendencję do tego, żeby wytwarzać schematy. Mają taką tendencję. Przeczytam wam dłuższy fragment, już jeden z ostatnich przykładów, ale chcę, żebyście jakby poczuli to środowisko Pawła w Atenach. Czekając na nich w Atenach, obrusza się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. Tak? Boży człowiek. Widzi bałwochwalcze miasto, nie ma na to zgody. No bo taka konstrukcja Bożego człowieka. Nie? Trudno, żeby miał w ogóle zgodę na jakąś tam nieprawość. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i z pobożnymi. Tak? Czyli chodził do Żydów. Słuchajcie, no kurczę, chodzi o Ewangelię. Lecimy dalej. A na rynku każdego dnia z tymi, którzy się tam przypadkiem znaleźli. Czyli do synagogi wychodził i wychodził na rynek. Niektórzy zaś z filozofów epikurejskich i stoickich ścierali się z nim. O, jakże oni to kochali. Jedni mówili, cóż to chce powiedzieć ten bajarz? Drudzy zaś, zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. Zwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i o zmartwychwstaniu. Zabrali go i zaprowadzili go na Areopag, mówiąc, czy możemy dowiedzieć się, co to za nowa nauka, którą głosisz? Kładziesz bowiem jakieś niezwykłe rzeczy w nasze uszy. Chcemy przeto wiedzieć, o co właściwie chodzi. A wszyscy Ateńczycy i zamieszkali tam cudzoziemcy na nic innego nie mieli tyle czasu, co na opowiadanie lub słuchanie ostatnich nowin. Tak? Teoretycznie otwarci, ale jak się okazuje, wcale nie. Tak, tak spędzali czas. Takie mieli hobby, karmili swój intelekt. I tu posłucham, i tam posłucham, i tu wezmę, i tam zaczerpnę, będę mądrzejszy. Nie? No to jest w ogóle cały system świecki. Zobaczcie, jak ludziom to tylko wtrącę. Mówimy ludziom, ojca sobie wybierz, nauczyciela sobie wybierz. Nie, wiesz, ja posłucham trochę tego, trochę tego, trochę tego, ja mam dużo czasu, ja tak posłucham. I ty myślisz, że co, że ty w ogóle będziesz taki stabilniejszy? Ty będziesz pewniejszy? Nie będziesz. Nie ma takiej opcji. Musisz zaryzykować. Musisz postawić w wierze i dokonać jakiegoś wyboru. No ale oni tak funkcjonowali. No, Grecy to jest cały system w ogóle świecki. Nie? Oni są obrazem tego. A Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł, mężowie ateńscy, no Paweł zaczyna w swoim stylu, tak? Zaczyna się identyfikować w ogóle z nimi, zaczyna w ogóle tak, żeby ich ściągnąć ich uwagę. Widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem ten ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Szukał facet w ogóle punktu zaczepienia, tak? Żeby do nich trafić, bo wiadomo, że oni kompletnie jakby żyli swoim życiem. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. No, ciekawi są jeszcze, nie? Tylko jeszcze go słuchają. Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga,
czego może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to niektórzy z waszych poetów powiedzieli, tak odwołuję się, żeby skupiać ich uwagę, Paweł cały czas dlatego się odwoływał, z jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Tak przechodzi do ofensywy, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Tak? Słowa, które są zapalnikiem w ogóle, mowa o zmartwychwstaniu. Wiecie o tym doskonale, jak głoszycie Ewangelię. Że to mowa o zmartwychwstaniu zawsze wywołuje największe kontrowersje. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili, o tym będziemy cię słuchać innym razem. Tak? I tak Paweł wyszedł spośród nich, lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli, a wśród nich również Dionizy, potem opuścił Ateny i przyszedł do Koryntu. Zobaczcie, jest prawdopodobne, że Paweł w ogóle w tamtym czasie miał nie głosić w Atenach. Jest to prawdopodobne, że to nie był też ten czas. Ale nawet jeśli popełnił błąd, to w nim nie tkwił. Zobaczcie, mógł chodzić regularnie na ten Areopag i w mądrości mowy przekonywać ich, używając jeszcze więcej argumentów. Mógł się ślizgać, nie wiem, na Platonach, na kimkolwiek, tak, żeby cokolwiek złapać jakiś punkcik. Ale nie. Nie zrobił tego. Zmienił środowisko i udał się do Koryntu. I w Dziejach Apostolskich, jeśli chodzi o Pawła w Koryncie, 18:4-7 czytamy, a w każdy sabat rozprawiał w synagodze i starał się przekonać zarówno Żydów, jak i Greków. Kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się całkowicie słowu, przekładając Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem. Lecz gdy mu się sprzeciwili i bluźnili, otrząsnąwszy szaty, rzekł do nich, krew wasza na głowę waszą, ja jestem czysty, od tej chwili pójdę do pogan. I odszedłszy stamtąd, udał się do pewnego domu człowieka i tak dalej. Też się nie patyczkował w pewnym sensie. Nie cukierkował tej Ewangelii w jakikolwiek sposób. Nie przyjęli, poszedł. W ogóle wiecie, patrząc w ten sposób i będąc ukierunkowanym też na głos Ducha Świętego, przychodziło do niego też coraz większa świadomość, że jest apostołem przede wszystkim pogan. Głosi do Żydów, ci go nie chcą, mówi krew wasza na głowy wasze, tak? Idę do pogan. Przychodzi pewien pion Boży w ogóle, tak? Bo modli się o co chodzi, co się stało, tak? Czemu nie chcą w ogóle mnie nie przyjąć? No nie wiem, mogę sobie tylko wyobrazić, jak wyglądały te modlitwy, nie? I przychodzi świadomość w ogóle, do pogan cię posłałem. Do pogan cię posłałem. I posłusznie wychodzi. Kochani, podsumowując, bardzo mi zależy na tym, bo to, co ja dzisiaj mówię, to w żaden sposób nie jest usprawiedliwienie dla jakiejkolwiek niewiary. Absolutnie nie o to chodzi. To nie jest po to. My jesteśmy ludźmi wiary, mamy wierzyć, ale mamy dołożyć kamyczek do tego. Znaczy mamy kolejny stopień jakby zrozumienia, że są czasy i pory. Nie możemy być ignorantami. To nie moja służba. A, to tych proroków, nie, oni se gadają, oni mają swoje, a ja to jestem ewangelista albo coś, to mnie to nie obchodzi. Nie, bo to ma nam w ogóle wszystkim służyć i teraz jako jeden tryb, jako jeden zespół musimy być w tym mądrzy. Oczywiście, tak, proroctwo osądzamy i tak dalej, ale mamy dowody w Słowie, że perspektywa prorocza będzie przynosiła nam informacje, jak wieje ten wiatr? Gdzie jedzie ten pociąg? Na którym jest peronie? W którą stronę? I w ten sposób może być łatwiej wykorzystywać pewne rzeczy, tak? Wykorzystywać też ten czas, który mamy. Dwa, musimy słuchać głosu Ducha Świętego. Nie zapominajcie o tym. Naprawdę, mam taki od 2-3 dni, taki silny w ogóle przynaglenie, żeby o tym powiedzieć.
Nauka jest piramidalna, nauka apostolska jest bardzo ważna, ale ona daje te ramy, w których się poruszać. Nie wyłączamy natomiast prowadzenia w ogóle Bożego, tak? I ostatnia rzecz, którą chcę podkreślić, żebyście się nie bali zmieniać środowisko. I w ogóle naprawdę nie bójcie się zmian w swoim życiu. Jak przychodzi czas zmian, nie reperujcie starego. Nie reperuj starego, nie bój się w ogóle. Jeszcze wracając do tej naszej przeprowadzki. We wrześniu zostało powiedziane słowo, że nadchodzi czas zmian. Tak? Od marca. Było. Ja indywidualnie wziąłem to do siebie, że w moim życiu też nastąpią zmiany. Najpierw podjąłem tą decyzję, zgodziłem się z tym. To później dostałem jeszcze informację od jednego proroka, który zadzwonił i powiedział mi, że mam takie przekonanie, nie wiem co to jest, ale że jest jedna rzecz w twoim życiu, którą właśnie musisz domknąć teraz. Nie? Ja mówię, tak wiem, już to robię. Jeszcze mi potwierdził. Już to robię. I w marcu się zadziało, tak? To jest przykład, życiowy przykład, tak? Mówimy o tym, żeby mówić świadectwa, więc mówię wam świadectwa, ale musimy być otwarci na te rzeczy, tak? Otwarci na te rzeczy i nie bać się zmian, naprawdę, nie bójcie się zmian. Jak przychodzi zmiana, to czasami jest tak, że wszystko trzęsie, nie? Z czegoś trzeba wyjść, żeby gdzieś wejść. Żeby coś zbudować, czasami trzeba coś zburzyć. Dopiero wykopać wszystko, co lewe, zalać nowy, właściwy fundament i coś takiego budować. I nie ma co wtedy krzyczeć, że się nie wiem, o co chodzi, bo oczy te widzą. Nie, nie, nie. Wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. Idziemy dalej. Kolejny odcinek. Idziemy dalej i robimy. Porozważajcie to, bo zależy mi... To nie jest nauczanie fundamentalne, rozumiecie to? To jest dołożenie do tego, co jest. Łaska, wiara, prawda, te zasady, one są w ogóle wieczne, nienaruszalne. To, co ja powiedziałem, tego nie narusza, nie wywraca. Nie usprawiedliwia właśnie, że ktoś powie, a to ja, wiesz, ja nie sięgam po to, bo tam, wiesz, bo teraz taki czasy i pory są. Mówię, nie, prawda, mówię. Nie sięgasz, bo jesteś duchowym leniem i się nie chce wierzyć w ogóle, tak? Bo cały czas mamy funkcjonować w wierze, tylko mamy rozpoznawać w ogóle, w co wchodzić, na czym się koncentrować, jakie narzędzia w danym czasie grają. Rozważajcie to. Amen.